Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że wreszcie w Kołobrzegu będziemy mieli stadion pierwszoligowy, stadion, na którym będzie można rozgrywać mecze międzynarodowe. Wreszcie nasi piłkarze Kotwicy nie będą się wstydzili przyjmować drużyny, z którymi grają. Wreszcie mecze będzie można rozgrywać w Kołobrzegu. Wreszcie będzie można się starać o zgrupowania. Także mamy nadzieję w ramach Euro 2012 tu na naszym stadionie w Kołobrzegu. Mamy nadzieję, że uczestnicy Euro 2012. Obiecywaliśmy to, że po wielu wysiłkach i po wielu zapowiedziach innych my konkretyzujemy to. Tak jak obiecywaliśmy, tak robimy. Stadion w Kołobrzegu będzie faktem. Dzisiaj podpisujemy umowę jako pierwszą inwestycję w województwie byłym koszalińskim. I myślę, że w wakacje będzie wbicie pierwszej łopaty w Kołobrzegu. To jest inwestycja oczekiwana już przez pokolenia Kołobrzeżan. W końcu myślę, że po zakończeniu tej oczekiwanej inwestycji te siermiężne warunki w Kołobrzegu się skończą. W końcu będziemy mieli i drużynę, która jest na dobrym poziomie, ale i warunki godne i przyjmowania w Kołobrzegu drużyn przyjezdnych i takich, których nie będziemy się wstydzili jako najważniejsze i największe uzdrowisko w Polsce. Także to jest dziś niewątpliwie radosny dzień dla całego środowiska sportowego w Kołobrzegu, ale myślę, że również dla wszystkich kołobrzeżan, bo to będzie bardzo piękny, kameralny stadion i obiecał mi również pan minister Drzewiecki, że w końcu, tak powiem, zaszczyci nas swoją obecnością. No miałem to w kampanii i realizuję swoje obietnice wyborcze, z czego się bardzo cieszę. Dwie trybuny kryte, trybuna A i B, sumarycznie ponad 3000 miejsc siedzących w trybunie A, dwie główne szatnie dla gospodarzy, dla drużyny gości. Tam też również będzie znajdowały się pomieszczenia biurowe, klubowe. W tym również miejscu będą zajmowały się pomieszczenia dla sędziów, specjalne pomieszczenie antydopingowe. Tam też znajdą swoje miejsca media. W trybunie B szatnie treningowe z możliwością wyjścia na boisko zapasowe, te takie treningowe. Obydwie murawy naturalne, wykonane w naturalnej trawie, także to będzie dobry standard. Do tego proponujemy blisko 250 miejsc parkingowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy Śliwińskiego. Sama ulica Śliwińskiego będzie miała już charakter ulicy zamkniętej, ciągu takiego pieszego, więc będzie to bardzo ładne miejsce, a przy stadionie znajdzie się Agora, czyli takie miejsce do organizowania imprez kulturalnych. Z tyłu zaś mały plac rekreacyjny ze ścianką wspinaczkową. To też w tym miejscu zorganizujemy. Chcemy rozpocząć prace budowlane, rozstrzygnąć przetarg w miesiącu lipcu i tak jak już wcześniej deklarowałem, lipiec będzie tym momentem, w którym te prace się rozpoczną. Chcemy tutaj dokonać takiego działania, aby połączyć możliwości funkcjonowania jak najdłuższego klubu, czyli rozgrywania meczu tu na miejscu z placem budowy. W tym celu najprawdopodobniej rozpoczniemy od pierwszego etapu, czyli od trybuny B, tej zlokalizowanej bliżej ulicy Solnej. W normalnych warunkach chcielibyśmy zakończyć to w okresie około półtorej miesiąca, natomiast finansowanie mamy przewidziane do końca roku 2010. Być może będzie też decyzja taka, aby dodatkowe punkty zwycięzcy przetargu dawać właśnie za termin realizacji tego zadania. To jest wydział, który bardzo mocno angażuje się w realizację inwestycji i inwestycji z pieniędzy unijnych, także chciałbym Wam serdecznie podziękować. Tutaj ostatnie dni to były naprawdę witam naczelnika Wydziału Inwestycji pana Zdrowiańskiego w mieście Kołobrzegu. I staje się to faktem. W dniu dzisiejszym podpiszemy z panem marszałkiem pierwsza, to jest największa, stadion, czyli inaczej regionalny centrum sportu. Także proszę, proszę założyć, nie wstydzić się tego klubu. Dziękuję. Tutaj panie marszałku, proszę uważać na zdjęcia, staniemy sobie razem, bo gwardia zobaczy. Ale gwardia Korony to jest piąta liga, także to nie jest żadna kompletna. Znaczy ja jestem w dobrej sytuacji, że ponieważ mój bratanek kiedyś grał w Kotwicy. No właśnie, także rodzinnie.
Tak, i teraz to zdjęcie do Koszalina myślę. Tak, tak. Zaraz będziemy pisać. Koszalińskim kibicom pisałem to zdjęcie. O to nam chodziło. Tak. Proszę Państwa, podpisujemy ważną umowę. Palatkę na każdym, czy później? To później. Tylko podpisy na ostatniej stronie. Jesteśmy już przygotowani z panem marszałkiem Huckiem. Mamy już pieczątki na przybite. Chłopcy w takiej euforii, że już nie sprawdzamy. Parafujemy to już na miejscu. Panie prezydencie, życzę, aby ten akt podpisania tej umowy stał się faktem w postaci Regionalnego Centrum Sportu, który widzimy na makiecie. Jak najszybciej. Dziękuję uprzejmie. Ja myślę, panie marszałku, że wspólnie z panem posłem, z panem marszałkiem, i z ministrem popchniemy do wszystkiego. Zagramy mecz. To będzie po przetargu. Tak, na pewno. Dziękujemy bardzo. Brawo.